Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o kuriozalnym pomyśle szefa Platformy Obywatelskiej, który jeszcze niedawno kłamał, że Platforma nie jest za przyjmowaniem uchodźców i nawet jego koledzy twierdzili, że kłamie ten, który twierdzi, że kiedykolwiek Platforma była za przyjmowaniem tzw. uchodźców, a teraz ma nowy pomysł, jak sprzeciwić się dosłownie wszystkim, bowiem nie tylko wbrew rządowi, ale przede wszystkim wbrew woli Polaków, a więc suwerena, pan Schetyna wymyślił sobie, że samorządowcy, ci oczywiście, którzy są związani z Platformą Obywatelską, będą przyjmować wbrew właśnie woli rządu i suwerena tak zwanych uchodźców na swoje terytorium. Oczywiście nie jest to tak, że oni będą to przyjmować do swoich mieszkań, czy też do swoich domów, albo chociaż pozwolą im rozbić namioty na terenie swoich nieruchomości, czy też jakichś innych działek. No nie. Oni będą robić dobro za cudze pieniądze, cudzymi rękami, ponieważ oni, samorządowcy, po prostu za pieniądze podatnika takiego lokalnego będą to wszystko robić. Także tutaj będzie o tym, będzie lista samorządów, gdzie prezydenci miast są związani z Platformą Obywatelską i niestety większość z nich już złożyła niechlubne deklaracje, że zamierza w tym kuriozum pana Schetyny uczestniczyć, dlatego będzie tutaj no, lista miast, w których możemy spodziewać się, jeżeli rząd ulegnie lub jeżeli Platforma Obywatelska coś tam wykombinuje, nie wiem, dogada się bezpośrednio z Angelą Merkel, no możemy spodziewać się tych tak zwanych uchodźców. Na wstępie powiem, że oczywiście w momencie, w którym tutaj cały ten projekt jest lansowany w mediach, szczególnie tych uchodźcofilnych, to mowa jest o kobietach i dzieciach. Jest tylko zasadniczy problem, że mówi nam się o kobietach i dzieciach i pytanie jest, skąd Platforma Obywatelska je weźmie, te kobiety i dzieci, ponieważ nawet według danych ONZ-u ci ludzie, którzy do nas przychodzą, to są głównie nie kobiety i dzieci, tylko głównie mężczyźni w wieku poborowym. W dodatku, według innych danych, głównie nie są to uchodźcy, tylko, znaczy w zasadzie, jeśli dokładnie licząc, jeśli z definicją uchodźcy, to żaden z nich nie jest uchodźcą, ponieważ oni praktycznie wszyscy przybyli na teren Europy z bezpiecznego kraju. Na przykład z bezpiecznych obozów dla uchodźców, w bezpiecznej Turcji, ale nawet jeżeli to tak uznawać, że jak ktoś był w Syrii i przeszedł przez na przykład 10 bezpiecznych krajów i teraz znalazł się w Niemczech, to cały czas jest uchodźcą, no to nawet jeśli tak to liczyć, to ci uchodźcy, w tym tak rozumiani, wcale nie stanowią większości. Także będzie tutaj bardzo dużo, będą cytaty, będzie komentarz, będzie długi vlog, mam nadzieję, że dotrwacie do końca, dacie łapkę w górę, napiszecie coś mojego w komentarzu, a na wstępie chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wsparli kanał Wideoprezentację finansowo. Niestety poprzez nową technikę dyskryminacyjną, jaką stosuje YouTube wobec kanału Wideoprezentacji, polegającym na tym, że normalną monetyzację, czyli możliwość zarabiania na treściach, jakie publikujemy, uruchamia nam się dopiero na drugi dzień, za dwa dni, za trzy dni, kiedy już większość ludzi materiał zobaczy, no to niestety nasze zarobkowanie, możliwości zarobkowania na naszej pracy, na materiałach, które przygotowuję, spadły bardzo znacznie i tutaj niestety prawdą jest, że gdyby nie te dotacje, to prawdopodobnie, czy darowizny, prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie prowadzić tego, co robimy teraz. Jeśli ktoś chce wesprzeć, link w opisie. A teraz słuchajcie, jedziemy. Najpierw będą cytaty z pana Schetyny. Pierwszy, aha, tutaj źródła do całego tego materiału w formie zrzutów ekranowych widzieliście po prawej stronie. Nie, cytaty. Cytat ze Schetyny. Chciałbym, żeby ta propozycja nie została przedstawiona jako ta, która jest przeciw rządowi. No, w związku z tym, panie Schetyna, spełniam pana prośbę. Ta propozycja nie zostanie przedstawiona jako ta, która jest przeciw rządowi. Ona zostanie przedstawiona tak, jak jest, bo Krzyś mówi, jak jest. Nawet jeżeli za to później są szykany. Ta propozycja jest przeciwko narodowi polskiemu. Naród polski nie chce tak zwanych uchodźców. Naród polski mówi to na każdym kroku.
nawet w sondażach przeprowadzonych w takim programie jak Dzień Dobry TVN, prawdopodobnie w bardzo uchodźcofilnej telewizji, która swoją drogą, to jest temat na oddzielnego vloga, ostatnio zmienia narrację. I z takiej telewizji, która była no niesamowicie uchodźcofilna, teraz nagle tak troszeczkę bardziej ewoluuje, bardzo powoli, ale jednak w stronę stacji neutralnej, co jest ciekawe. W każdym razie nawet w tym nawet w Dzień Dobry TVN, czyli w śniadaniówce głównej TVN-u było przecież pytanie do TVN-o widzów, czy są za przyjmowaniem tak zwanych uchodźców. I mimo tego, że ta telewizja przez dłuższy czas publikowała materiały, które miały zmiękczyć serduszka i sprawić, żeby ludzie byli za przyjmowaniem tak zwanych uchodźców, to nawet tam bodajże 84 albo 86% ich widzów powiedziało im: sorry, nie chcemy tak zwanych uchodźców. W związku z tym jest to oczywiste, że Polacy tak zwanych uchodźców nie chcą. W związku z tym każde działanie, które ma na celu sprowadzenie tych ludzi do Polski, jest działaniem przeciwko narodowi, przeciwko woli suwerena. Więc proszę tutaj sobie nie wycierać swojej twarzy rządem, okej? Zdaje się, że ktoś kiedyś z pańskiej partii powiedział: to wygrajcie wybory, będziecie sobie robić co chcecie. A wy przegraliście wybory, a i tak chcecie robić co chcecie, wbrew woli wszystkich. Dobra, cytat, koniec tego cytatu, dalsza część tego cytatu. My nie chcemy być przeciw rządowi, my chcemy pokazać, że można współpracować. Przepraszam, jak współpracować? Współpracować tak, że jeśli się robi to, co wy chcecie, to jest współpraca. Jeżeli się spełnia wasze wizje, ewentualnie coś, co może ktoś wam nakazał, bo przecież cały czas przypominam, że była taka sytuacja, że oni chcieli tych tak zwanych uchodźców, chcieli, to te mieli chwilową woltę i próbowali nam wszystkim wmówić, że oni nigdy nie byli za przyjmowaniem tak zwanych uchodźców. I potem był pan Donald Tusk, który powiedział, że będą sankcje, konsekwencje, jeżeli Polska się sprzeciwi, i nagle oni tak, tak, już znowu chcemy. Więc to jest bardzo dziwne. Natomiast nie gadajcie tutaj o takich jakichś wyższych kwestiach, takich jak możliwość współpracy i tak dalej. Współpracować można na wiele sposobów. Na przykład ten sposób, ja bym bardzo chętnie współpracował z Niemcami, z Francuzami, żeby pozbyć się problemu, pomóc im pozbyć się problemu, jaki ci ludzie rzeczywiście mają. A problemów jest tych naprawdę dużo. Między innymi problemem jest zasadnicze obciążenie budżetu przez nadmierny rozrost wydatków socjalnych w tych krajach. I wiecie, Niemcy to jest chyba jedna z większych gospodarek w ogóle na świecie. I jeżeli ci Niemcy zaczynają mieć problemy przez coraz większe żądania socjalne, to już jest coś nie tak, prawda? Że pan Schetyna chce to sprowadzić teraz do nas, do Polski. O tym będzie w dalszej części tej komentatorskiej. A teraz lecimy kolejny cytat. Nie chcemy być przeciw rządowi. My chcemy pokazać, że można współpracować. Szukamy ponadpartyjnego poczucia takiej przyzwoitości, odpowiedzialności i solidarności. Spróbujmy to zrobić w tej sprawie. Jak zwykle bardzo dużo frazesów, bardzo dużo gadania nie o wyższych ideałach, tylko to jest cały czas ta sama zasada, jak przy kupowaniu hamburgera w McDonaldzie czy w Burger Kingu. Jak kupujesz, to ci dają taką wielką, dobrze wysmażoną bułę z kotletem, takim dużym, idealnie przerumienionym, która aż wystaje za tą bułkę, pełno warzyw, które są takie duże, i te sosy, i wszystko takie super, takie tylko zjeść. A potem płacisz, dostajesz takie bardzo często jest przekrzywione, które, no, ponieważ użyłem nazw marek, to nie będę mówił dosadnie, jak bardzo czasem nie odpowiada rysunkowi to, co potem dostaliśmy. Tak samo tutaj. Mówi się o poczuciu przyzwoitości, mówi się o ponadpartyjnym porozumieniu, mówi się o solidarności. Tylko się nie dodaje solidarności z kim? Przepraszam, z kim my mamy się solidaryzować? Z Angelą Merkel? Bo ja bym wolał się solidaryzować z narodem niemieckim. Dlaczego w telewizjach głównego nurtu bardzo rzadko się podaje to, co jest w drugim obiegu w internecie, razem ze zdjęciami, że w Niemczech dochodzi już do jakichś wręcz prawie bitw ulicznych, że jakieś organizacje lewicowe wspierane przez tak zwanych uchodźców, że tam się już robi bardzo niebezpiecznie. No tym, co się dzieje
dzieje w Szwecji, to nie będę mówił, bo znowu pan USA, ówczesny partner Agory, pojedzie, zrobi sobie kilka bliskich patshotowych zdjęć, na których nie będzie się nic złego działo i powie, że ja kłamię i bardzo dużo innych mediów kłamie, mówiąc, że w Szwecji dzieje się źle. Dlaczego pan nie powie, z kim mamy być solidarni? Bo jeżeli mamy być solidarni z ludźmi, którzy nielegalnie przypływają do Europy, kłamią, że są uchodźcami, mimo że przychodzą z bezpiecznego kraju, na przykład bezpiecznego obozu dla uchodźców w Turcji, mają pieniądze na przemytników, mają pieniądze na iPhony, mają pieniądze na pokonanie bardzo długiego szlaku, którym docierają później na przykład do Niemiec, to ja nie zamierzam być z tymi ludźmi w ogóle solidarny. Ja mogę być solidarny z tymi ludźmi, którzy potem muszą jeździć po drogach we Francji, na przykład niedaleko miejscowości Calais, i którzy ryzykują życiem przez to, że państwo francuskie istnieje tylko teoretycznie. Swoją drogą, bardzo serdecznie mnie to cieszy. Powiedziałem w swoim vlogu na temat tego, że Polak zginął przez francuską politykę na drodze niedaleko Calais. I właśnie tam powiedziałem, że państwo francuskie leży tylko teoretycznie istnieje. I widziałem, że bardzo dużo ludzi to podłapało, nie wiem czy pośrednio, czy bezpośrednio, ale widziałem, że nawet poważni politycy w poważnych telewizjach i poważni redaktorzy mówili właśnie, że Francja czysto teoretyczne, więc bardzo się cieszę, że udało mi się zaszczepić bardzo dobre stwierdzenie, bo państwo, które nie jest w stanie zabezpieczyć swoich własnych obywateli, które pozwala, by na jego terytorium grasowali grasanci, dokładnie tak jak w takiej grze jak Wiedźmin 3, którzy są bezkarni, no to jest rzeczywiście państwo, które istnieje tylko teoretycznie. Być może ta po prostu ten, bo Francja ma taką flagę trzykolorową i pośrodku jest biała. Być może ten kolor zaczyna być znowu dominujący. Co jest jeszcze dalej? Słuchajcie, prezydenci miast wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, mający związek z Platformą Obywatelską, lub tacy, którzy wygrali dzięki Platformie Obywatelskiej, czyli tacy, którzy są podejrzani o to, że mogą chcieć kolaborować, bo w tym momencie to już należy używać tego typu określeń rodem z czasów okupacji, z Platformą Obywatelską, z panem Schetyną, który zamierza zmusić Polskę do przyjęcia tak zwanych uchodźców wbrew woli. Słuchajcie, to jest tak, Paweł Adamowicz z Gdańska, Hanna Zdanowska z Łodzi, Jacek Jaśkowiak z Poznania oraz Hanna Gronkiewicz-Walc z Warszawy. I teraz tak, tak jak do tej pory wszyscy poza Hanną Zdanowską z Łodzi zadeklarowali chęć przyjęcia tak zwanych uchodźców, ale, co bardzo warto jest powiedzenia, są też tacy, co się sprzeciwili temu, no szaleństwu, nie bójmy się tego słowa. I tutaj na przykład jest prezydent Płocka, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Specjalnie go nie dałem na tamtej liście, żeby... No bo mimo, że jest Platformy, to się jawnie przeciwstawił, prawda? No, ja mam wrażenie, że może być niedługo już tym członkiem Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy, co się stało z członkiem Platformy Obywatelskiej, który ośmielił się kandydować na stanowisko w Unii Europejskiej przeciwko, czy też obok, czy konkurując z Donaldem Tuskiem, no już chyba został wywalony. W związku z tym pan Andrzej Nowakowski w chwili nagrywania tego vloga ciągle członek Platformy Obywatelskiej, prezydent Płocka. Cytaty! Mam wrażenie, że mieszamy dwa porządki. Prawny z politycznym. Zgodnie z porządkiem prawnym na dzisiaj za kwestie przyjmowania bądź nie uchodźców odpowiada rząd, a w terenie przedstawiciel rządu, czyli wojewoda. I nie można na dzisiaj, przynajmniej zgodnie z prawem, zrobić nic poza tym porządkiem prawnym, żeby nie łamać. Czyli facet powiedział jak jest, o tym będzie więcej w drugiej części, czyli w tej komentatorskiej, że jest to działanie po prostu nieprawne, bo za politykę odnośnie tak zwanych uchodźców odpowiada rząd. I wbrew woli rządu, zgodnie z prawem, przyjmować ich nie można.
Natomiast można robić różne prowokacje, można gdzieś tam wyszukać parę kobiet z dziećmi, można wyszukać parę osób chorych, prawdopodobnie takie są, i grać na ludzkich emocjach. Tak samo jak było w 2015, gdy była budowana fala poparcia, chciano wzbudzić dziś takie poczucie odpowiedzialności w Europejczykach za rzeczy, które nie oni wywołali, bo to nie myśmy wywołali konflikt w Syrii. I pokazywano nam na przykład biednego, martwego chłopczyka na plaży, pomijając fakt, że on umarł przez swojego ojca, przemytnika, którego po prostu wziął do tego pontonu, i próbowano nam mówić, że to jest przez nas, Europejczyków, i próbowano nam właśnie na poczuciu winy zbudować przyzwolenie na przyjmowanie tak zwanych uchodźców. Natomiast tutaj właśnie jestem pewny, że też się weźmie jakiegoś kalekę, kogoś bez ręki, bez nogi, jakieś dziecko, może z wyłupionym oczkiem, może jakąś starszą kobiecinę, pewnie nawet będzie bez chusty, jakiegoś kogoś dzieciaka i tak dalej, i tak dalej. Znajdzie się kilkanaście takich osób i będzie się próbowało robić prowokacje. Na przykład wsadzi się ich do samolotu i dziwnym trafem będzie, gdy oni będą z powrotem odsyłani, bo nie mają prawa przyjechać do Polski z lotniska, to dziwnym trafem będzie tam przechodziło kilkadziesiąt kamer telewizyjnych, dziennikarzy różnych mediów, i będą robić: o, rząd polski odsyła kobiety, dzieci, ci i tak dalej. Tak samo jak już jest przecież nagonka medialna na pograniczników za to, że nie chcą wpuścić na teren Polski tak zwanych uchodźców z Czeczenii, co jest w ogóle kuriozum, bo w Czeczenii nie toczy się żadna wojna. Natomiast ci Czeczeńcy próbują przez Polskę pojechać do Niemiec po lepszy socjal, a potem są masowo odsyłani z powrotem do Polski. A my już mamy problem, żeby ich odesłać na Ukrainę, nie? Swoją drogą oni nie próbują do nas przejść przez okręg kaliningradzki, tylko próbują przejść z Ukrainy. A Ukraińcom Unia Europejska nie daje statusu uchodźców, w związku z tym Ukraina znowu jest krajem jakim bezpiecznym. No, ale tutaj przecież prawo nie ma żadnego znaczenia, bo tutaj bardzo dobrze powiedział prezydent Płocka, że tym ludziom chodzi o politykę. Tylko chyba taką dość nierozważną, ponieważ no, można tutaj nawet się zastanawiać, czy nie dochodzi do tak zwanego samozaorania. Bo skoro ludzie nie chcą tych tak zwanych uchodźców, to tych ludzi, którzy ich próbują im wcisnąć na siłę wbrew ich woli, raczej nie będą na nich głosować. A dalej to jest temat na dalszą część tego vloga. Co jest jednak, natomiast ten prezydent Płocka, który mówi, że pomysł pana Schetyny to jest jakieś kuriozum, jednak wyraża się na tak dla tak zwanych korytarzy humanitarnych, czyli tego, co próbuje nam w tej chwili zrobić Kościół katolicki, wbrew doświadczeniom z faktycznymi korytarzami humanitarnymi, które zrobiła Fundacja Estera od Miriam Shadid. Oni właśnie, to, na czym to polega? No, bierzemy tam ludzi, którzy twierdzą, że są uchodźcami tam na miejscu, wsadzamy ich do samolotu i przywozimy do Polski. No to Miriam właśnie tak zrobiła, tylko to nie było nazywane korytarzami humanitarnymi. Ci ludzie, przypominam, w znakomitej większości potem znieważyli Polskę, uciekli do Niemiec, a niektórzy nawet powiedzieli, że Polska jest krajem, w którym się nie da żyć. Dziękuję, do widzenia. Raz ten błąd popełniliśmy. Żadnych pretensji do Miriam, ponieważ dzięki niej mamy lekcję. I teraz trzeba ten przykład Miriam podawać i sorry. Poza tym korytarz humanitarny to jest dla podreperowania Dnia Zdrowia, czyli ci ludzie, którzy przyjadą do Polski na wizę humanitarną, powinni przyjechać, zostać wyleczeni i odesłani stąd, skąd przyszli. A nam się wprost mówi, że ci ludzie będą się tu osiedlać, w związku z tym już widzimy, że to jest po raz kolejny wybieg i nieprawda. Niemniej jednak tutaj jest tak dla korytarzy humanitarnych. To wszystko musi mieć określony porządek. To muszą być rzeczywiście uchodźcy, nie migranci. Tak, ja tutaj się zgadzam. To muszą być osoby z poświadczoną tożsamością i w tym momencie jako samorząd będziemy mogli taką pomoc nieść. Ale powtórzę jeszcze raz, w określonym porządku prawnym. Hanna Gronkiewicz-Waltz, tutaj jest cytat z Superstacji. Swoją drogą, pani Hanno Gronkiewicz-Waltz, bardzo gratuluję tego, jak pani pracownik czy też współpracownik dzisiaj przed komisją śledczą po prostu rozniósł panią na strzępy.
No tyle, a ja... No, może nie wchodźmy dalej do tego, cytat Superstacji. Warszawa jest gotowa na przyjęcie kilkuset uchodźców. Taką zaskakującą deklarację złożyła prezydent stolicy. W końcu jest już jej wszystko jedno, nie? I tak wiadomo, że kolejny raz prezydentem Warszawy nie będzie. Jest tylko pytanie, czy będzie miała postawione jakieś zarzuty, a potem zostanie ewentualnie skazana, czy też nie. Ale prezydentem stolicy nie będzie na 100%, chociażby dlatego, że nie kandyduje. Chyba wie, że nikt by jej nie wybrał. Oczywiście ten temat po raz kolejny wywołał burzę. Gronkiewicz-Waltz chce skorzystać z doświadczeń Berlina i Paryża. Pani Hanno Gronkiewicz-Waltz. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, no. Ja rozumiem, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która już wie, że nie zostanie prezydentem Warszawy, stara się robić wszystko, żeby sprawić, żeby żaden inny kandydat z Platformy Obywatelskiej nie miał żadnych szans na wygranie w Warszawie. Naprawdę chce pani korzystać z doświadczeń Berlina i Paryża? Tego Berlina, w którym według są zdjęcia, że tam są i filmy, że tam są jakieś już potyczki uliczne, a może tego Paryża, który coraz bardziej zaczyna przypominać Calais i w którego przedmieściach to już coraz bardziej zaczyna być jakieś takie dziwne kwestie, że tam jakieś takie wojny już chyba nawet są, nie? Może tego Paryża, który jest stolicą kraju, w którym od już dłuższego czasu jest stan wyjątkowy? Naprawdę? Chce pani korzystać z ich doświadczeń? Ja proponuję, żeby to pani zrobiła u siebie w ogródku. Ma pani tyle pieniędzy, niech pani kupi parę hektarów ziemi i niech pani sobie tam sprowadzi tych tak zwanych uchodźców. Prawda? Dlaczego oni wszyscy są tacy fajni do dobroczynności cudzymi rękoma na cudzy koszt? A dlaczego jak im się powie, dobra, to tu jest uchodźca Abdul, proszę się nim zaopiekować, to jest agresja, to są krzyki i to nie. Niedługo będzie materiał na ten temat, też ze zdjęciami. Dobra, lecimy dalej. Ona chce skończyć z doświadczenia z Berlina i Paryża, bo jak mówi, jest przede wszystkim człowiekiem, a dopiero potem prezydentem. Nie skomentują tego. Dla wielu jednak tym projektem opozycja właśnie strzela sobie w stopę. To jest cytat z Superstacji, okej? Na początku mieliście screeny z tych źródeł, możecie sobie przeczytać, że ja tego nie wymyśliłem. Superstacja, należąca do Polsatu, uważa, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz tym cytatem strzela sobie w stopę. Okej. Jacek Jaśkowiak, Poznań. Jako samorządowcy, nie tylko z PO, deklarujemy chęć przyjęcia potrzebujących schronienia przed wojną. Niektórzy uciekają z bezpiecznego kraju, którym jest Europa. Tego zapomnieli dodać. To symboliczny, ale istotny gest i kwestia przyzwoitości. Pokażmy im i Europie twarz inną niż ta PiSu. O Boże! Czyli znowu sugerowanie, że twarz PiSu jest nieprzyzwoita, bla bla bla. Ja PiSu nie będę bronił, niech sobie sami to robią. Jeszcze raz mówię, sprzeciwianie się rządowi w tej całej kwestii mnie najmniej interesuje. Najbardziej mnie interesuje sprzeciwianie się woli suwerena, narodu, ludzi. Też chciałbym wezwać pana Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania. Poproszę o nazwiska tych samorządowców. My, jako samorządowcy, nie tylko z PO, deklarujemy chęć przyjęcia nazwiska, konkretnie imię, nazwisko, z jakiej partii politycznej, kim jest, czy radnym, czy wójtem, czy burmistrzem, skąd jest. I tak prosiłbym opublikować, dobra? Ja sobie zrobię z tego screeny i potem za rok, jak będą wybory samorządowe, to przypomnę. Ponieważ farbowane lisy mają to do siebie, że szybko zapominają, prawda? Najlepszy przykład, Platforma Obywatelska. Tyle czasu bardzo mocno optowała za przyjmowaniem tak zwanych uchodźców. Pani, ta ówczesna premier Kopacz nawet się zgodziła, żeby nam tu przymusowo relokować tych tak zwanych uchodźców. Potem przez chwilę próbowali zrobić woltę i stwierdzić, że nic takiego nie było, a teraz znowu chcą. Także tu we wszystko jest możliwe. Poproszę twardo. Imiona, nazwiska. Kto? Bo wie pan, tak w imieniu samorządowców to każdy może powiedzieć, nie? Tylko czy ktoś dał panu upoważnienie do wypowiadania się w jego imieniu, okej? Bo dopóki pan tego nie zrobi, to niestety uczciwi ludzie mają prawo uważać, że jest pan kłamcą, który tylko
twierdzi, że wypowiada się w imieniu kogokolwiek, a tak naprawdę wypowiada się w imieniu swoim. Lecimy dalej, tutaj jest cytat z Odetu. Mam wątpliwości, czy chodzi o Schetynę, czy prezydenta Poznania. Tutaj jest taka moja notatka, że nie jestem pewny, z kogo jest ten cytat właśnie. Czy z pana Schetyny, czy z prezydenta Poznania. Wydaje mi się, że z pana Schetyny. Mówimy o geście solidarności, symbolu, o wdowach, sierotach, dzieciach, bla, 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 bla. Skąd ich wziąć? Słuchajcie, wszyscy widzieliśmy te filmy, jak te pochody były przez Europę. Gdzie tam były wdowy, gdzie tam były dzieci? No bo, że tam byli ludzie, których potem Unia zakwalifikowała jako dzieci, choć ewidentnie nie wyglądali, to tak. Natomiast, no nieważne. Przypominam, dane ONZ-u, 70-80% tych ludzi to są mężczyźni w wieku poborowym. Mówimy o wdowach, sierotach, dzieciach, o tym, że Polska dała sygnał, że jest otwarta i potrafi po chrześcijańsku współczuć tym ofiarom terroru i wojny domowej w Syrii. Zacznijmy od tego, że o jakiej w Syrii, skoro do nas wali za przeproszeniem tutaj bardzo dużo ludzi z bardzo dużej miejsc w świecie i ci Syryjczycy to tam jest zdecydowany ułamek. W związku z tym, dlaczego wy ciągle tylko się zasłaniacie tymi Syryjczykami? To jest jedno. Druga kwestia, strasznie mnie wkurza, jak ludzie, którzy nie są chrześcijanami lub co do zasady bardzo mocno, jakby to ładnie powiedzieć, ja nie wiem, czy Schetyna jest chrześcijaninem, czy nie. Natomiast sądząc, no jakby nie zachowywał się do tej pory jak chrześcijanin, nie postępował zgodnie ze społeczną nauką Kościoła. Więc dlaczego teraz do jasnej cholery on mówi chrześcijanom, jak powinni chrześcijanie postępować, nie? Ja też, żeby nie było wątpliwości, mi też wiele elementów społecznej nauki Kościoła nie do końca pasuje. Na przykład moje zdanie na temat in vitro i aborcji jest inne niż zdanie Kościoła, żeby nie było wątpliwości. Tak samo jest oczywiście zdecydowanie inne niż te kobieciny, które, znaczy te wojujące feministki, które są samozwańczymi przedstawicielkami wszystkich feministek, które są samozwańczymi przedstawicielkami wszystkich kobiet. Mówiąc krótko, osoby, które większość kobiet mówi, nie, ja nie chcę mieć z tą osobą nic wspólnego, ale one twierdzą, że są przedstawicielami kobiet, także te, które z czasem mam wrażenie, że chciałyby robić aborcję na życzenie, oczywiście też jestem temu przeciwny. I oczywiście w tym momencie dużo mi bliżej do skrajnego podejścia Kościoła, niż do skrajnego podejścia tych feministek wojujących. Niemniej jednak mam swój własny wypośrodkowany pogląd, który wyraziłem już we vlogach i który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, więc niemniej jednak, sorry panie Schetyna, pan się określ. Albo pan tutaj mówi, że trzeba robić politykę ze względu na chrześcijańskie wartości i wtedy się pan tego trzymaj. I wtedy powiedz pan swoim liberalnym wyborcom, że no niestety, ale no właśnie, aborcja, in vitro, homoseksualizm i tak dalej, i tak dalej, nie? Także, no określ się pan, skup się pan, tak? Dobra, słuchajcie, teraz będzie komentarz. Komentarz jest taki, że przede wszystkim, co należy tutaj zauważyć, to, że pan Schetyna w tym momencie łamie prawo oraz konstytucję, a raczej wzywa do łamania prawa i konstytucji. Z tą konstytucją jest szczególnie fajnie, no bo przecież teraz w tej chwili opozycja bardzo lubi sobie wycierać twarz konstytucją, się afiszować z tym określeniem, że ktoś łamie konstytucję. Dlaczego? Dlatego, bo w tym momencie samorządowcy mają robić politykę. A zgodnie z polską konstytucją odrobienia polityki są politycy. Natomiast samorządowcy formalnie politykami nie są, tylko są właśnie samorządowcami, ludźmi, którzy mają robić samorząd, a nie rząd, na terenie, który im podlega. Mają robić takie maleńkie ojczyzny i to nie są ludzie, którzy mają podejmować decyzje albo działania o charakterze politycznym. I tyle. I właśnie to miał na myśli ten prezydent, jeśli dobrze pamiętam, Płocka, który mówił, że to działanie jest bezprawne, po prostu bezprawne, łamie konstytucję wprost. Druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, to
Dlaczego nie spytają mieszkańców? No oczywiście odpowiedź jest bardzo oczywista, bo wyszłoby, że ich mieszkańcy mówią im z Padowa, ponieważ jeszcze raz podkreślam, w różnych badaniach jest różnie, ale zdecydowana większość Polaków nie chce tak zwanych uchodźców, ponieważ zdaje sobie sprawę z wielu rzeczy, które wokół tej sytuacji są, między innymi to, że prawie nikogo z tych ludzi nie można nazwać uchodźcami, ponieważ prawie nikt z nich nie przyjechał bezpośrednio z Syrii, z terenów objętych wojną. A jeśli ktoś sobie uciekł najpierw do Turcji, to tam jest uchodźcą. Tam powinien dostać teren, status uchodźcy, a nie jak sobie przewędrował często z narażeniem życia do Europy. Lecimy, chociaż to narażenie życia jest coraz mniejsze, bo to tak zwane ratowanie to już ma miejsce podobno bardzo blisko wybrzeży Syrii i innych krajów, takich jak podobno Libia, że oni kiedyś to musieli przypłynąć prawie pod wybrzeża Europy i tam dopiero wzywali te NGOsy, czyli organizacje pożytku publicznego, żeby kogoś przysłali, żeby ich uratował. Potem to było na morzu, a teraz podobno to już jest prawie u wybrzeży tych krajów, z których oni uciekają. To sorry, to nie jest żadne ratowanie rozbitków. To jest po prostu usługa transportowa, bardzo często za pieniądze nieświadomego Europejczyka, który włoży pieniądze na te organizacje pożytku publicznego. Także dlatego nie zrobią tego referendum. Natomiast warto im to popytać, dlaczego nie robicie referendum? Przecież w momencie, w którym PiS zrobił jakąś głupotę i chciał wbrew woli mieszkańców z Warszawy i przyległości warszawskich, tak zwanego obwarzanka, zrobić jedną wielką metropolię, w której byłoby bardzo dużo terenów rolniczych. Warszawa byłaby wtedy stolicą z największą chyba liczbą terenów rolniczych w Europie, ponieważ ten tak zwany obwarzanek to bardzo często są małe miasteczka, a pomiędzy tymi małymi miasteczkami a Warszawą, no to po prostu są jakieś wsie, tereny rolnicze, czy nie ma w tym nic złego, prawda, że ktoś ma tereny rolnicze. Niemniej jednak, no, oni chcieli zrobić taką gigantyczną megametropolię wbrew, zarówno wbrew warszawiakom, jak i wbrew tych ludzi, którzy tam mieszkali, bo często te małe gminy są dużo bogatsze od Warszawy, bo na przykład ludzie, którzy mają pieniądze, budują sobie tam domki i są bogaci, w związku z tym płacą duże podatki, w związku z tym te podatki lokalne też płacą, poza tym podobno część... Dobra, zostawmy to, dlaczego oni są bogaci, ale są bogaci. Nie chcieli tego podwarszawscy, nie chciała tego Warszawa, no to natychmiast, natychmiast samorządowcy umieli zrobić referendum. Pstryk. Oczywiście wtedy PiS im to zablokował, przynajmniej w Warszawie, ale niektórzy porobili. Dlaczego teraz nie mogą? Dlaczego nie można tak wprost spytać Polaków? Swoją drogą PiS też do tego wzywam. Do jasnej cholery, zróbcie wreszcie referendum. Nie zapytajcie Polaków, czy chcecie przyjmować tak zwanych uchodźców, czy też nie chcecie przyjmować tak zwanych uchodźców. Albo zróbcie kilka pytań. Czy chcecie przyjmować faktycznych uchodźców? Albo czy chcecie przyjmować ludzi podających się za uchodźców? Albo czy chcecie przyjmować ludzi, którzy Unia Europejska nadała status uchodźcy? Bardzo często wbrew zasadom prawa. Zróbcie, zapytajcie, będziecie wiedzieć, co Polacy chcą i wtedy to róbcie. Może się okazać, że chcą, a może się okazać, że nie chcą i wtedy będzie raz na zawsze, nie będą to sondaże opinii publicznej, jakieś tam TVN-y i PSOS-y, inne tego typu rzeczy, tylko będzie wiadomo. I wtedy się tego raz na zawsze trzymajcie. Od razu powiem tyle. Polacy nie chcą. Jak się rozmawia na ulicy, nikt praktycznie nie chce tych tak zwanych uchodźców, a mieszkam w Warszawie. W kraju, w mieście takim najbardziej bogatym, można by powiedzieć kosmopolitycznym, w którym bardzo dużo muzułmanów, żeby nie było, jest. Co chwila, nie ma dnia, żebym nie widział kilka kobiet okutanych właśnie w te muzułmańskie chusty. I ludzie nie chcą. Oczywiście żadnej agresji w stosunku do tych ludzi nie ma. To jest lipa, że w Polsce są jakieś ksenofobiczne, chamskie nastroje. My jesteśmy bardzo tolerancyjni. Tak. Tylko, że po prostu jest różnica między tolerancją, a między pozwalaniem sobie wejść na głowę, tak? To jest zasadnicza różnica. W każdym razie zróbcie to referendum i tyle. Tutaj jest dalej. Pan Schetyna w tym momencie sam przyznał, że samorządy Platformy Obywatelskiej są upolitycznione, co stoi w zasadniczej sprzeczności z tym, co jeszcze niedawno mówili politycy, głównie Platformy Obywatelskiej, na tak zwanym Marszu Wolności, na którym tak bardzo mówiono, że przyszli niezależni samorządowcy. No to zaraz zobaczycie z cytatu, jak bardzo niezależni. To jest cytat z portalu W Polityce. Złożyłem taką deklarację, że samorządy Platformy Obywatelskiej.
Jakim cudem polityk, szef partii, może składać deklaracje w imieniu samorządów? Albo łże, albo kłamie, albo nie miał żadnego umocowania do złożenia deklaracji w ich imieniu, albo ten człowiek po prostu próbuje im rządzić, że po prostu on, on może złożyć deklarację w ich imieniu, ponieważ jest z nimi powiązany. Tyle. Cytat. Złożyłem taką deklarację, że samorządy Platformy Obywatelskiej, marszałkowie, prezydenci, wierzę, że i Kościół katolicki będzie nam mógł w tym wszystkim pomóc. Otworzy się i będzie mógł pomóc tym najbardziej potrzebującym, którzy dzisiaj są w krajach objętych działaniami wojennymi. Panie Schetyna, przestań pan wzywać do pomocy. Tyle pan masz kasy. Sprowadź pan sobie jakiegoś uchodźcę. Festiwal jest to festiwal obłudy i wykorzystywania faktu, że prawo jest skomplikowane i ludzie go nie znają. Jeszcze raz powiem, wiem wyraźnie. Mówi się nam o osobach chorych. Osoby chore powinny przyjeżdżać na tak zwaną wizę humanitarną, czyli właśnie po to, żeby nie umarli, bo są chorzy. Nie trzeba ich tutaj przywieźć, podleczyć i odesłać z powrotem. Oczywiście jest to działanie niewydolne, a w zasadzie nieefektywne ekonomicznie, ponieważ dużo taniej jest wysłać lekarza do Syrii po to, żeby podleczył tam 10 ludzi, niż przysłać tutaj jednego Syryjczyka. To są mniej więcej takie same koszty. Można też na przykład wysłać tam leki, bandaże, inne tego typu rzeczy. PSL, którego osobiście jakoś specjalnie nie lubię, ale mieli bardzo dobry pomysł, że zamiast dawać pieniądze do tej Syrii, gdzie co oni mają sobie za to kupić, nie? To żeby kupić od polskich rolników jedzenie i wysłać im jedzenie. Bardzo dobry pomysł. Nie dawajmy pieniędzy, dawajmy przedmioty. Zgadzam się w 100%. Dawajmy też bandaże, leki. Oczywiście wyłącznie wyprodukowane w polskich pulmosach. Wspierajmy swoją gospodarkę. Dlaczego mamy pośrednio wspierać na przykład gospodarkę Niemiec? Że my damy pieniądze, ktoś za to kupi rzeczy w Niemczech i im wyśle. Wysyłajmy rzeczy. Zgadzam się tym tu w 100%. Ale nieważne. Wiza humanitarna. Przyjeżdża, jest leczy, wraca tam skąd przyszedł. A tutaj się cały czas mówi o osiedleniu. Że ci ludzie mają tu przyjść, mają się osiedlić i tak dalej, i tak dalej. Sorry. To jest po prostu kłamstwo na resorach. Skrajna hipokryzja i oszukiwanie Polaków na zasadzie fast food. Mówi nam się o kobietach i dzieciach, pytanie skąd oni je wezmą. No jakoś ciężko widzimy. I teraz jeszcze największe kłamstwo, jakie jestem przekonany, że tam istnieje. Wmawia nam się, że my mamy wybór, kogo sobie weźmiemy z tych obozów, w którym rzekomo są ci ludzie już sprawdzeni, których mamy relokować. Według innych informacji jest taka informacja, że po prostu no tam Włosi i Grecy mówią, dobra, bierzcie tych. No to Platforma nam cały czas mówi, że możemy sobie wybrać. A tutaj z drugiej strony jest informacja, że nie możemy sobie wybrać. I też, a co będzie jak, przed nie wiem, bo tam jest bardzo mało osób takich, którzy są rzeczywiście z Syrii i tak dalej. A co będzie jak tam nie ma tych kobiet i dzieci? Wiadomo o co chodzi. No, także to jest bardzo dziwne. Jeszcze raz podkreślam, ale na pewno będzie nam tutaj robiony szantaż emocjonalny. Będą nam pokazywane dzieci, kalecy, kobiety i będzie jęczonko i tak dalej. Co tutaj jest dalej? Powinien być jasny sygnał dla Polaków do nadchodzących wyborów, to co się w tym momencie dzieje. Nie głosujemy na Platformę Obywatelską, a dodam od siebie, ani na innych nowoczesnych, którzy prawdopodobnie, którzy w tej chwili usiłują walczyć o elektorat Platformy Obywatelską. Oni wyraźnie powiedzieli, w momencie, w którym oni wygrają kolejne wybory samorządowe, uznają to jako mandat do wprowadzania tych tak zwanych uchodźców. Pamiętajcie o tym. Ci ludzie powiedzieli wprost, sprowadzimy tak zwanych uchodźców. Jeśli mimo to wygrają kolejne wybory, to będą mówić, powiedzieliśmy to przed wyborami, ludzie i tak na nas zagłosowali. W związku z tym mieszkańcy tam tego i miasta powiedzieli, że chcą sprowadzać tak zwanych uchodźców. I będą to robić. Także pamiętajcie, nie głosujemy na nikogo związanego z Platformą Obywatelską. Ja od razu powiem, że jestem przekonany, że Nowoczesna spróbuje zrobić dokładnie taki sam myk. To są ludzie, którzy też są za przyjmowaniem tzw. uchodźców. Oczywiście nie wtedy, gdy się im uchodźce pod drzwi podprowadzi i powie, dobra, to macie uchodźcę, zajmijcie się z nim. Wtedy to nie, prawda? Tak było, nie?
co jest jeszcze tutaj istotne i pamiętajcie, zróbcie sobie listę tego po prostu, kto w tej chwili jak się wypowiada, kto w tej chwili co robi. Jestem przekonany, że ci ludzie przed wyborami zmienią zdanie. A dlaczego zmienią zdanie? Ponieważ to jest polityczne samobójstwo. Kilka do kilkunastu procent ludzi według różnych sondaży, no niektórych nawet kilkadziesiąt, ale to jest takie 20, jest za przyjmowaniem tak zwanych uchodźców. W związku z tym twarde deklarowanie, że się tych tak zwanych uchodźców sprowadzi, no to jest po prostu spadek poparcia i to bardzo poważnego. W związku z tym należy się zastanowić, o co tutaj chodzi. Dlaczego ci ludzie, mimo tego, że wiedzą, iż na tym stracą, chcą przyjmować tak zwanych uchodźców. A najlepszy przykład, że oni wiedzą, że na tym stracą, jest to, że PO jakiś czas temu próbowało wmówić Polakom, że nigdy nie było za przyjmowaniem tak zwanych uchodźców. Czyli wiedzieli, że jeżeli wmówią Polakom, że nie byli, to na tym zyskają politycznie. Więc teraz twardo pokazując, przyjmiemy wbrew woli wszystkich, rządu, Polaków i tak przyjmiemy, no to to jest właśnie polityczne samobójstwo. Dlaczego oni to robią? To jest bardzo ciekawe. Ktoś im kazał? A jeśli tak, to kto? Dlaczego? Czy oni się czegoś boją? Wiecie, ostatnio, jak była tam afera Amber Gold, był pytany ten facet, który rzekomo za tym wszystkim stoi, zdaniem wielu słup, czy są ludzie, z których on się boi, którzy nie zostali jeszcze ujawnieni. On powiedział, że odmawia odpowiedzi na to pytanie, czyli nie zaprzeczył. Czyli prawdopodobnie bał się odpowiedzieć, nie? Ale nie chciał kłamać. Jest to bardzo ciekawe, czy na przykład nie ma jakiejś takiej siły, której boi się partia Platforma Obywatelska. Boi się tak bardzo, że boi się tego bardziej niż przerypanie następnych wyborów. Bo to, co oni w tej chwili zrobili, to jest po prostu na miejscu Kaczyńskiego, no to bym po prostu siedział tak ochachany, bo oni właśnie sprawili, że Kaczyński wystarczy, żeby ograniczył trochę wpadki Prawa i Sprawiedliwości i mają wygrane następne wybory w kieszeni. Ponieważ Polacy nie chcą tak zwanych uchodźców. Nie chcą. I wbrew temu, co nam się wmawia w telewizjach, którym coraz bardziej spada oglądalność, które też na tym tracą, które już próbują się okrakiem wymiksowywać z tej takiej ślepego poparcia dla tak zwanych uchodźców, bo po prostu ludzie się na nich wkurzają i przestają ich oglądać, więc spada udział w rynku, spada oglądalność, spadają przychody z reklam niedługo, bo się reklamodawcy kapną, że coraz mniej ludzi ich ogląda. W związku z tym, pytanie, o co tutaj chodzi, prawda? Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, proszę łapki w górę, zachęcam do komentowania, zachęcam do wstawiania tego vloga, gdzie się tylko da, żeby dotarł do jak największej liczby ludzi. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć kanał finansowo, to bardzo dziękuję. Informacje, jak to można zrobić, znajdują się w opisie. Pozdrawiam, pa!